Pani marszałek, Wysoka Izbo, pozostając w tej tematyce, chciałam zapytać, z jakiego powodu ministerstwo planuje zmianę definicji odpadu, która dotyczy okrywy rekultywacyjnej poprzez zawężenie do kompostu powstającego tylko z przetwarzania odpadów zielonych. Spowoduje to, szanowni państwo, bardzo duże koszty, które będą ponosiły gminy. Już dzisiaj otrzymuję wiele monitów i pism, że zmiana definicji odpadu spowoduje bardzo duże koszty dla gmin. Proszę o wyjaśnienie, z jakiego tytułu zmiana definicji odpadu. Dziękuję.